Yo, Janusz Lekkiego Terenu. W dzisiejszym odcinku na mój ganek trafiła Honda CRF 250L, a będziemy obniżać zawieszenie tylne. Pokażę wam, jak za pomocą tego ustrojstwa obniżyć zawieszenie nawet o 2 cm, ale też można dzięki temu podwyższyć zawieszenie tylne nawet coś około 4 cm. Paweł już niedługo będzie mógł bez problemu sięgać pełną stopą do ziemi. Jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało. Tu są takie tulejki i te tulejki się, jak coś, to się podnosi i się przesuwa. W zależności, czy to ma być do góry, wyżej czy niżej, to się przestawiam. I tu było ustawione na 7 bodajże i to jest najniższy możliwy stopień. Najwyżej to chyba będzie w tą stronę. Więc jeżeli ktoś ma ochotę sobie obniżyć, jakaś kobieta czy niewysoki mężczyzna chciałby jeździć motorem w terenie bezpiecznie i wygodnie, na pewno to będzie dobry pomysł. Także już jestem sam ciekawy, jak to będzie wyglądało, ile mi zejdzie, żeby to zamontować. Mam nadzieję, że dosyć szybko. Taki odcinek troszeczkę jakby serwisowy w domowym zaciszu ganku. Yo. To ma być smaru tyle, żeby aż łożyska w nim pływały. Ale sucho było. Trzeba bardzo uważać. Bo tutaj jest tulejka, która była w oryginale i tam jest łożysko igiełkowe. Jest dłuższa śruba, tu idzie dłuższa śruba i po połączeniu idzie krótsza śruba. Więc o, to jest coś w tym stylu. Chyba się naoglądałem Jarko motocyklem i dlatego postanowiłem nagrać jakiś taki film. Nie jestem fachowcem, ale widziałem, że po prostu oryginał był bardzo dobrze nasmarowany i te wszystkie igiełki były dobrze nasmarowane, dlatego postanowiłem tutaj też to zrobić, zwłaszcza że widziałem, że nawet ta tulejka nie chciała wejść jak należy, więc tu nie ma co żałować naprawdę tego smaru. Ten smar akurat to jest do głowicy kosy spalinowej, tak? Tam gdzie są bardzo duże temperatury, więc wydaje mi się, że tutaj też się będzie nadawał. Dobra, nadmiar wytrzemy i teraz już czuć, że o, elegancko chodzi tulejeczka. Teraz jest git. Jedziemy dalej. Najwyższa pozycja to jest, jeżeli jest tutaj. A jeżeli kółko jest po drugiej stronie, czyli ta 7, to jest najniższa. Z tego wynika. Dobra. O, ops. Już motor wisi. Także jest ciekawie. Proszę bardzo. A był naciągnięty tak? Był naciągnięty tak, żeby delikatnie opierał się na kole, żeby było lekko zainstalować tą zetę. I proszę bardzo. Także zeta zamontowana. Zostaje tylko skręcić. No i 2 cm niżej. Te 2 cm robią różnicę, zwłaszcza że wtedy będzie na pewno bezpieczniej i wygodniej dla takiego rajdera, jeżeli będzie miał pełną stopę na ziemi. Dogrywam materiał, bo zapomniałem nagrać, jak wygląda już motocykl po zamontowaniu tego ustrojstwa do obniżania. Mam nadzieję, że jak będzie widać tą różnicę. Na pewno Paweł już widział, mówi, że jest dużo lepiej, dosięga pełną stopą, także lukajcie.
co jest dobrego w tej modyfikacji? A to, że nie trzeba skracać stopki. To jest minimalna różnica, więc ten motocykl stoi jak należy. Stopka nie musi być podcinana. To jest na pewno na plus. Czuję, sam osobiście czuję, że jest niżej. Więc czasami te 2 cm robi różnicę. A już w kolejnym odcinku zobaczycie Janusza Lekkiego Terenu na Bigosie, czyli Suzuki DR750 Big? Tak? No nie wiem, czy to takie... Dopytam jeszcze Aliena, czy to tak się do końca nazywa, bo się na tym nie znam. Ja po prostu jeżdżę.